Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Maciek Cudupa, mam przyjemność poprowadzić pierwsze studio przedregatowe przed pierwszą ligą. Jestem sam, ale za chwilę to się zmieni. Otóż w ten weekend będziemy mieli gościa specjalnego, debiutującego w roli naszego eksperta i komentatora podczas regat. Pewnie nie wiecie, kto to jest, więc z przyjemnością Was zaskoczę. Chciałem zaprosić i powitać nową twarz Polskiej Ligi Żeglarskiej, Ania Wańcier. Cześć, Ania. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. To ja, Ania Wańcier. Wcale nie jestem taka nowa, jak mówisz. Tak. Po prostu jestem w nowej roli. A właśnie, w jakiej roli byłaś z nami? Byłam w roli żeglarki oczywiście, bo w jakiejś by innej. No może nawet parę razy zdarzyło mi się kibicować, ale raczej głównie w roli żeglarki. Tak, Ania w zeszłym roku startowała regularnie na pokładzie Ocyca tak zwanego, czyli Ocean Challenge Yacht Clubu Ladies Sailing Team. To była najdłuższa nazwa. W roku spobitał już przez zespół z Ekstraklasy. Nie wiem, czy słyszałaś? Słyszałaś o tym nowym zespole? Nie, zostałam poinformowana, że nazwa jest skrócona i troszkę życie komentatorów jest łatwiejsze. Tak, jest łatwiejsze, ale w Ekstraklasie mamy teraz zespół, który ma jeszcze dłuższą nazwę, więc wcale nie jest takie łatwiejsze. Słuchajcie, Ania będzie, będziemy wspólnie z Anią, Ania będzie pomagać i wspierać albo prowadzić cały komentarz. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No albo przez, będę przeszkadzać, cały weekend to się okaże. Zobaczymy. Powitajcie Anię tam entuzjastycznie, napiszcie jakieś komentarze typu super Ania, Ania do boju, łapki w górę i tak dalej. Mów wyraźnie. Mów wyraźnie, wyraźnie niż Maciek, bo Maciek mówi niewyraźnie, więc tak w tym temacie. Ania, przed nami weekend regatowy tutaj w Sopocie, pierwszoligowy. Czy ty masz jakieś przemyślenia, jak zobaczyłaś na listę startową, kto tu będzie grał pierwsze skrzypce? Nie mam chyba przemyśleń, jak spojrzałam na listę, tak jak pytasz, natomiast mam trochę przemyśleń po tym, jak zobaczyłam wyniki Ekstraklasy, a mam tutaj na myśli to, że te ekipy, które awansowały do Ekstraklasy, które by się wydawało, że powinny gdzieś tam w tej Ekstraklasie być z tyłu, to pokazały, że przynależą tam na równi ze wszystkimi innymi teamami, więc no, śmiem podejrzewać, że te teamy, które mamy tutaj z eliminacji, mogą pokazać się też z bardzo dobrej strony. Tak, no tego nie wiemy, to jest niewiadoma. Bumacherzy obstawiają tutaj zespoły szybsze, które awansowały, ale co się okaże, jak to będzie w praktyce, to zobaczymy. Też on tu biega przed kamerą, ale tym się nie przejmujemy. Podzieliliśmy sobie te zespoły tak na robocze na trzy grupy, nie? Tych, co zostali, tych, co przybyli z góry, czyli z Ekstraklasy, czyli spadli, i tych, co przyszli z dołu, czyli z kwalifikacji. Tak właśnie zrobiliśmy. Od czego chcesz zacząć? Myślę, że tej grupy w środku, tych stałych bywalców drugiej ligi, możemy ich krótko Państwu przypomnieć i scharakteryzować, któż to jest. Jadąc od tyłu, można powiedzieć, że to jest załoga Etisoft 2KMM teamu. Team, który tak naprawdę pożegnał się z pierwszą ligą, bo powinni spaść, ale w związku z tym, że parę zespołów się wycofało, to oni mimo startu w kwalifikacjach to miejsce w pierwszej lidze odzyskali. Pamiętasz ich? Pamiętam, że byli, okay. Ale powiedz mi, bo czy mylę się, czy nie, czy tutaj nastąpiła zmiana sternika? Nie, w tych regatach wyjątkowo nie ma tatowego sternika, Grzeszka Krupy. Płynął w składzie Przemek Mistrz, Recek Grojecki, to jest ekipa, która pływała, i Michał Buszmit, czyli Buszman. Natomiast wzmocnieniem w tym roku, w tej pierwszej rundzie, będzie Marcin Pietrzak, czyli tak zwany sprężyn. Dla ludzi z branży znany z wielu startów plus wiele lat w klasach właśnie kabinowych, Delfia 730 czy Skippy. Także to był nowy skład. Zauważyłaś dość tak, powiem ci, sprawnie, że to jest ktoś inny. No, prawda? Czyli znasz ich jednak. Jestem. No tak, coś tam wiesz, piąte przez dziesiąte kojarzę. Mijałam na molo, jak szli w przeciwną stronę. Chłopaki z Edisoftu na pewno będą tutaj musieli mocno walczyć, aby w tym roku potwierdzić przynależność do pierwszej ligi. I no, zadanie przed nimi dość ambitne w mojej ocenie. Ale myślę, że doświadczenie już dwuletnie ligowe, myślę, że tutaj będzie procentować. Jak najbardziej. No i znają już, ale to akurat się tyczy wszystkich teamów, znają już trochę łódkę. Popływali zeszły sezon na RS-ie. To też na pewno tak ma jakiś tam wpływ na jakość żeglowania. Nie tylko w regatach ligowych, również w regatach flotowych pływają, więc no, są tym bardziej. Powyżej nich w rankingu są Lasery z Zegrze. Ekipa, która w zeszłym roku utrzymała prowadzenie, ale w tym roku ma zupełnie inny skład. Otóż w Laserach znaliście pewnie Konrada Brodowskiego. Kojarzysz Konrada, pamiętasz? No kojarzę Konrada bardzo dobrze z racji żeglowania na Laserze długie lata. No więc Konrada w tym roku nie będzie. No to też już zauważyłam. W tym roku popłynął w składzie Tomek Makowski, Paweł Łazarz, Piotr Bawrzewski i Ewa Kawczyńska.
Nie widziałaś w akcji jeszcze? Czy widziałaś? Widziałam ich tylko tutaj, jak w ciuszkach żeglarskich szli i uciekli przed wywiadem z tobą, okay. Także nie wiem. Tomasz Magocki znany jest ze startu z zeszłego roku w Barach Powidza, zajęli 18 miejsce w pierwszej lidze w zeszłym roku. Więc w tym roku będziemy, jakby miał się tutaj z czego odbijać, mówiąc delikatnie. Miejmy nadzieję, że w tym nowym składzie się dograją i będą walczyć o pewnie środek tabeli bardziej, bo raczej trudno spodziewać się, żeby powalczyli o górną połówkę. No, jak to mówią, mają bardzo dobrą pozycję do ataku. No i teraz punkt 12 na naszej liście, słuchajcie. To jest taki tajemniczy skrót OCC. Znany ci bardzo. To ci oddam głos. Jak uważasz, dziewczyny w tym składzie po zmianach, jak będą performować? Wiesz co, ja z tego składu oczywiście znam Basię, która jest sterniczką niezmiennie i Justynę i reszta, i to są tylko dwie osoby, z którymi ja miałam przyjemność żeglować w zeszłym roku, reszta składu się zmieniła. Dziewczyny tutaj są wzmocnione Kasią Hartz, z którą miałam przyjemność też mieć do czynienia na laserze i bardzo sobie Kasię cenię jako żeglarkę i myślę, że jest fajnym wzmocnieniem tej ekipy. Myślę, że Justynie bardzo fajnie robi pływanie na 505 i trochę lepsze zrozumienie mniejszych łódek. Także tam dalej z serduszkiem jestem z nimi i trzymam kciuki, żeby pokazały, co potrafią. Tu naprawdę jest mocna mieszanka, bo jeszcze Ola Gil to jest też zawodniczka, która pływa na 505 na trapezie. A Tyna Zgrzyska jest znana jako dziobowa, uważaj, z dużych łódek. Więc to był tam duży ptak i tak dalej, więc to ciekawa mieszanka takiego pływania i laserowego typu Kasi Hartz i łódek większych i mniejszych. Zobaczymy, co z tej mieszanki wyjdzie. Wiem, że bardzo mocno trenowały i ten okres przygotowawczy spędziły na wodzie, więc będziemy obserwować z cierpliwością, jak będą się układać. Zespół z numerem 11 to mamy Jachlub Sopot 2. Oni też okupowali z Gutkiem. Pamiętasz ich wyczyny? Pamiętam ich wyczyny. Wyczyny to dobre słowo. Potrafili wygrywać wyścigi, a potem przypłynąć dwa razy ostatni. To... Załoga doświadczona. Jachlub Sopot 2 to jest klub, który startuje z nami w lidze od samego początku i chłopaki się przewijają. Jarek Dziubek, Krystian Kielesowski, Robert Góra, Mariusz Kubocki przewijają się z nami od paru lat, więc mają doświadczenie w formacie. Gutki też znają. Natomiast mają nowego sternika. Nie ma Gutka w tym roku, jest Jarek Gracki. Nie znasz Jarka pewnie. No, widziałam go tutaj 5 minut temu, jak udzielał super wywiadu. Jarek to jest żeglarz, którym ja się ścigałem, czyli już wiekowy. W latach 2000 na klasach kabinowych typu 7.30 na Genakerach. I później ścigał się trochę na okeju, już amatorsko i ścigał się bardzo mocno na bojerach. Doświadczony żeglarz, czuciem, szybki. Zobaczymy, jak ta ekipa w tym składzie sobie da radę. Myślę, że tutaj na pozycji sternika myślę, że nie będzie gorzej niż u Gutka. To jest zawodnik, Jarek na pewno jest zawodnikiem, nie jest wolniejszym. Jeśli załoga jakby dogoni i złożą dobry zespół i będą pływać regularnie, to może być całkiem zły wynik. No jak sam powiedział, nie czuję presji, chcę po prostu dobrze żeglować, a to zawsze jest, myślę, dobry prognostyk na dobre wyniki. Kolejna załoga i znowu zmiana. To jest AKA, zwana Akademią Żeglarstwa w Środzie Wielkopolskiej, WEL Rebel Racing Team. Tak jest, pamiętam, z zeszłego roku. I tutaj mamy trzech zawodników, których znamy, to jest Oskar Rożek, Marcin Macioszek i Stanley, czyli Staszek Burczyński. Nie ma Bartka, który ma kontuzję, ale za Bartka mamy sternika, który również jest bardzo znany i ma sukcesy w wielu klasach, to jest Arek Sendlewski, zwany Sendlo. Znasz Sendle? No. Nie znam. Nie zna. Ania będzie ale ufam ci na słowo. Arek to jest bardzo szybki sternik. Miał swój nawet epizod na 49erze, również na wiele klas kabinowych, numerycznych. Ostatnio w PPJ-ce. Chłopaki po treningu dzisiaj byli bardzo zmotywowani i stwierdzili, że bez Genakera są na pewno szybsi niż ci na Genakerach, więc nie wiem, co to może oznaczać. No to brzmi jak szaleństwo, ale jeśli rzeczywiście tak świetnie czują łódkę, to z przyjemnością będę obserwować jutro, co pożeglują. Stały nam cztery załogi, które w zeszłym roku, pięć załóg, przepraszam, które w zeszłym roku startowały w pierwszej lidze i potrafiły wygrać wyścigi i zaznaczały swoją obecność. To jest KKŻ, Kościański Klub Żeglarski. Ekipa złożona głównie z zawodników Megi, Daniel Sokołowski, Przemek Witkowski, Mieszko Murawski i Piotr Ginglot. Kojarzysz chłopaków z KKŻ-u? Nie no, musisz przestać zadawać mi to pytanie, bo kiepsko wypadam. Nie pamięta, więc ja powiem tak, na pewno mają duży potencjał, natomiast nie widziałem w tym roku na wodzie jeszcze na tej łódce, więc będzie to dla nich pierwsze spotkanie z tą łódką w tym sezonie i
Ale jeśli na co dzień pływają na Omedze i pływają Puchar Polski, to zakładam, że ścigać się potrafią. A nie mają tam bugszprytu i genakera i pływają w trójkę. To są pierdoły, nieważne. Rozumiem. Mają mieczówkę, a tu jest kilówka. No daj spokój, jak czujesz łódkę, to czujesz łódkę, umiesz szybko popłynąć, no. Dobra, spoko. Tyle teraz wasze konkurentki z zeszłego roku, UKS Navigo, Monika Bronicka, Anna Szmul, Gaba Brzuska, Agata Cieśla i Ada Wiśniewska. W zeszłym roku miały bardzo mocne przebłyski. Tam wyglądało, że Monika będzie się ocierać o awans do Ekstraklasy. To się gdzieś tam potem pogubiło i tak dalej, ale jak oceniasz potencjał? Oceniam potencjał bardzo wysoko i mam wielką nadzieję, że sobie poukładały po zeszłym roku te wszystkie wpadki, które się wydarzyły i że w tym roku pożeglują tak jak te najlepsze wyścigi w zeszłym roku i cóż, no mam nadzieję, że będą czesać chłopaków, no ktoś musi. No tak, ktoś musi, to jest dobry argument. Trzymam kciuki i muszą to być dziewczyny oczywiście. To jest druga załoga kobieca. No właśnie, więc to tylko dwie, które mogą czesać. No. I ostatnie jeszcze jest jedna później. O, trzy, które mogą czesać. No mogą być też pierwsze trzy po prostu, też nie widzę problemu. Kolejna załoga na liście, grupa Regata Opowic, Tomek Feret, Bartek Stadowski, Jędrzej Chorąpowicz, Bartłomiej Banasik i Kasper Kowalski. Dwie nowe załogi w składzie. Nie pytam, czy kojarzysz Tomka Fereta z zeszłego roku? Kojarzę Tomka Fereta, spotykam się z nim regularnie zimą. O, aha! Nie pytam. Niech to tak, nie pytaj. Spuszczamy na to osłonę milczenia. Nie, powiem tak. Ja powiem tak, jeśli Tomek nie będzie łapał tyle kart, co w zeszłym roku, to na pewno będzie dużo wyżej. Niech to będzie motto tego. Tutaj na to akurat na łapanie kart tutaj nie mam wpływu. Teraz załoga, która w zeszłym roku na mnie zrobiła bardzo dobre wrażenie. Oni w zeszłym roku pływali w mieszanych składach, czyli dwie imprezy robiła jedna załoga, a dwie imprezy robiła druga załoga, inna. W tym roku startują cały sezon w jednym składzie. To mówimy o klubie żeglarskim Marina Niestrulice. Piotr Kotwicki, Maciej Gałązka, Remek Horodyski i Filip Makowski. Oni w zeszłym roku potrafili przypływać na pierwszych miejscach i ewidentnie mają doświadczenie na tego typu łódkach, bo pływają dużo na Delphi 24. I byli szybcy. Takie zielone stworki, pamiętasz? Zielone pamiętam, stworki? Akurat wiesz, kojarzę ten zespół. No. Chwała im za to, że postanowili płynąć cały sezon w jednym składzie, bo na pewno to wpłynie dobrze na ich żeglowanie, nie ma co ukrywać. No tutaj mówimy o czterech imprezach w roku, więc tego żeglowania nie ma też aż tak dużo, więc dzielenie tego na jeszcze mniej imprez na pewno nie jest dobrym pomysłem, jeśli się myśli o wysokich lokatach. In minus, na wodzie, na resie pojawi się po raz pierwszy dzisiaj, więc będą mieli mało treningu i mało rozpływania. No, to będą musieli gonić. Zobaczymy, jak dobrze sobie z tym poradzą. No i teraz hit. HRM Racing Team. Ekipa, która w zeszłym roku miała awansować, nie awansowała. W tym roku kompletna zmiana warty. Mamy samych łodziaków. Gucio Mieciński, Jakub Głębiowski, Filip Orlikowski i Malce Montrymowicz. Znasz tych chłopaków dobrze? Większość tak. Większość znam dosyć dobrze. Czy ta mieszanka z Guciem Micińskim na sterze, wybuchowa, Youth HRM Racing Team, czy to tu odpali? Myślę, że dużo będzie tutaj zależało od tego, czy ona, ta mieszanka rzeczywiście wybuchnie, czy nie. Jeśli wybuchnie, nie odpali. Natomiast jeśli chłopaki będą potrafili się komunikować i zająć się swoją robotą zamiast innymi rzeczami, to myślę, że mogą pokazać kawał dobrego żeglarstwa. Ja myślę, że oni tu są po to, żeby awansować. To jest cel, który im postawił prezes klubu, CEO, pozdrawiam tutaj Harasimowicz, więc jest nie mają wyjścia. Bardzo byle prawdopodobne, nie, byle tak. By nie było zbyt dużej presji. No dokładnie, no na pewno są też opływani, bo regularnie w bazie HRM-u się spotykają i trenują. Nawet jeśli nie na tej łódce, to jednak mają dosyć duże doświadczenie z innych łódek. Tak, i byli na regatach meczowych, więc to jest ekipa, która na pewno jest mocno wypływana, jedna z kilku w tym składzie, ma na sporo przewagę. No dobrze, to mamy tą ekipę, która już była z zeszłego roku z pierwszej ligi. Mamy teraz cztery ekipy spadkowe. To jest PPJK, to jest Jigit, to jest Jachtklub Stoczni Gdańskiej i to jest UKS Wolin. Czy ktoś z tych czterech załóg uważa, że będzie tutaj odgrywać pierwsze skrzypce? No nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, szczerze mówiąc. To się okaże jutro. Obiecuję, że będę miała więcej do powiedzenia po pierwszych wyścigach. PPJK, Michał Brzozowski, Paweł Choroba, Paweł Leczyński, Wojciech Moszkowski, ekipa pływająca regularnie na mikro w teamie Kubota, notabene. W zeszłym roku powalczyli w Ekstraklasie, nie udało się utrzymać, spadli. No i w tym roku znowu ani jednego dnia treningowego na RS-ie, więc dużo na mikro, popływali parę imprez na mikro. Pytanie, czy pływanie z mikro się może przełożyć na RS-a? No nie mam doświadczenia z pływania na mikro, więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na tyle, na ile znam chłopaków, to myślę, że dobrze by im zrobiło popływanie na RS-ie. No dobrze, chłopaki, jak słuchaliście, to słyszeliście, to trzeba to wziąć pod uwagę.
Dżigit. Tomek Kulesza, Maciej Garniewski, Paweł Kulesza, Adam Konecki, Mateusz Młodziński, to jest ekipa Dżigita. Dżigit to jest klub, który jest z nami od początku ligi, od 2015 roku. W zeszłym roku spadli z tej klasy. I pewnie mają wielką ochotę na powrót. Trochę potrenowali i nawet wzięli sobie za tenera Pytka Małeckiego. No to myślę, że dobrą ścieżkę obrali. Tak, aczkolwiek zadanie będzie przed nimi trudne. Myślę, że muszą się skoncentrować, ale jak widziałem tu dzisiaj ich, to nawet zmotywowani, w dobrej formie, przygotowani, także BPS chyba wszedł. No super, fajnie, że załogi podejmują takie kroki, że zaczynają współpracę z trenerami i chcą się rozwijać. To bardzo dobra informacja. Kolejna załoga spadająca z tej kasy, Jachtklub Stocznik Gdański, czyli MOWI Women Yacht Racing Team, tak, czyli nasze łososie tak zwane. Majka Remizowicz, Wilka Grot, Kaja Morawiec, Daria Łobasiek, Natalia Rowińska, tu jest bez zmian. Ten sam skład, który był w zeszłym roku. Dziewczyny zgrane, z dużym potencjałem, mają świetne wyścigi, ale mają potem całą salę czarnych wyścigów. No, jak to w kobiecym sporcie bywa, niektórzy tak mówią, że to właśnie taka charakterystyka. A czemu tak jest? Słuchaj, jak ktoś znajdzie odpowiedź na to pytanie, to kobiecy sport ulegnie zmianie zupełnej, także nie wiem. Słuchajcie, Ania o kobiecym żeglarstwie wie wszystko, więc jak się macie pytania, to zadawajcie. No tak, wiem całkiem sporo wiem, no to prawda. Ja myślę, że sportowo mają absolutnie potencjał też, by walczyć o awans, natomiast muszą się po prostu ustabilizować. I to jest ten problem, który mówi, że dziewczyny muszą być po prostu skoncentrowane cały czas. No pewnie, podejrzewam, że skoncentrowane to są cały czas, może czasem za dużo presji albo jakichś innych czynników. Czyli głowa się pali. No wiesz co, no nie wiem, trzeba by zapytać dziewczyn, może jak jutro będziemy z nimi rozmawiać, to podpytamy. Dobrze, kolejna załoga spadająca, UKS Albatros Wolin. Piękna nazwa, Oleg Waszkiewicz, Michał Kryński, Adam Borek, Krystian Łukaszewicz i, uwaga, tu zmiana, są wzmocnieni w tym roku Adą Łosińską. Nie znasz Ady pewnie, Ada to jest zawodniczka, która była w meczach, wiele lat pływała w Danii, a mniejszych i większych łódkach, bardzo wypełniona dziewczyna. Sam jestem ciekaw, jak ona się w tym składzie tu męski odnajdzie i jaką wniesie do wartość dodaną i czy to coś zmieni po zeszłym sezonie. Oczywiście na pewno wniesie ogromną wartość dodaną i zmieni się wszystko w tej załodze dzięki niej, tak uważam. Tak, ciekaw, czy będzie stabilizacja w związku z tym. na ten temat nie mam. Właśnie zdania. Ada przechodzi koło nas. Tak, mówimy o tobie, Ada. Tak, ale same dobre rzeczy. Tak. Słuchajcie, to mamy załatwionych 14 zespołów, załatwionych mówiąc brzydko, zostały nam 4 zespoły awansujące z kwalifikacji. Te kwalifikacje stały na dość wysokim poziomie, było tam sporo mocnych załóg. I zanim przejdziemy do dwóch, które zostawimy na koniec, które są pewnie w roli faworytów, to mamy dwie załogi nowe, zmontowane, a w sumie nowe i stare. Polsporty, to jest ekipa, którą w zeszłym roku widzieliście w składzie z Pawłem Górskim, która się podzieliła. Paweł Górski został w Ekstraklasie w barwach Wielu Sopot, a oni stworzyli swój nowy zespół, nazwie Polsporty. To jest Jacek Puchniarz, Kuba Gotowicki, to jest transfer od Karola Górskiego, Milena Maciuszko, transfer z Legii Warszawa 2 i Kamil Cieszluk, czyli zeszłoroczny, też startujący w barwach Jakubu Sopot, teraz Polsporty. Oni awansowali w kwalifikacjach, tam mocno walczyli, wchodzą na czwartym miejscu i mają swój jacht, mają swojego RS-a, na którym sobie regularnie trenują. No i to na pewno jest duża przewaga, to, że mogą sobie na tej łódce pływać kiedy chcą, ile chcą i mają ją na co dzień, aczkolwiek prawdopodobnie też zakładam, że jak posiadają własną łódkę, to sobie ją trymują pod siebie i dostosowują i to już może wpływać trochę odrobinę negatywnie, jak wsiadają na łódkę, która nie jedzie tak jak ich na co dzień i czują się źle i coś by chcieli pozmieniać, a nie mogą, więc to może mieć swoje plusy i minusy. Na pewno są dobrze pływanie. Kuba Gotowicki to jest zawodnik Koroła Górskiego, on w lidze startowali sukcesami, wicemistrza Polski zrobili 2 razy. Jacek Puchniarz sterował w zeszłym roku już tą załogą podczas finałów w Ekstraklasy w Warszawie, więc myślę, że doświadczenie jest. Pytanie, czy ustabilizują formę. Jak doświadczenie jest. Mają dziewczynę w składzie znowu. No właśnie. Czyli no, co mam powiedzieć, będą szybcy. I teraz uważaj, kolejny skład to jest załoga Slava Racing, nowy team stworzony. Mieliśmy tym swój mały udział. Udało się pożenić jakby Martę Gwiazdę i Sebastiana Harasia, nowe twarze wchodzące do ligi, które mają też swój prywatny jacht, łódkę 248 RSA, z ciekawym składem. Mamy tutaj Pawła Esmonta, znanego z startu w lidze i startu w meczach. Mamy Marcina Tkaczyka, kolejnego zawodnika z doświadczeniem w lidze wieloletnim i mamy Kingę Łobodę.
No, fantastyczny skład, myślę. I wiem, rozmawiałam z Martą jeszcze przed sezonem na temat tego żeglarstwa i ona miała takie nastawienie, że chce się uczyć pływać i rozwijać. I widzę, że udało się stworzyć team, który naprawdę powinien to umożliwić i fajnie, fajnie działać i fajnie się rozwijać. No tutaj myślę, że Kinga jest super wzmocnieniem do ekipy. Kinga Obada, olimpijka z Tokio na FX-ie, tak? Dobrze mówię? Na FX-ie, dobrze mówisz. Więc no, ciekawa mikstura tutaj i super doświadczenia i opływania w lidze i też zupełnego startu jakby w doświadczeniu ligowym, więc ciekawa mikstura, zobaczymy jak sobie z tym poradzą, ale absolutnie ekipa z potencjałem i w kwalifikacjach sobie swoje miejsce wywalczyli bardzo pewnie. Zostały nam dwie załogi, które wiele osób typuje jako pewnych awansu. Znasz tych dżentelmenów? No znam tych dżentelmenów i dżentelmenkę. Nie zapominam. To lecimy. Rockstar Racing. Ekipa taka żółta, bardzo dynamiczna. On Lemon, żółte włosy, Aleks Michalski, Jasio Krasudomski, Tomek Kochanowski i Paweł Eksyski. Najgłośniejsza ekipa chyba w tej chwili w lidze. Jest ich pełno. No pewnie tak, jest ich pełno. Zawsze ich też pełno było, myślę, tutaj nic się nie zmieniło, ale chłopaki z takim bardzo profesjonalnym gdzieś tam podejściem trenują, też współpracują z trenerem, dbają o formę fizyczną i gdyby chcą, zależy im na tym, żeby wypaść dobrze i robią wszystko w tym kierunku, tak jak trzeba. Jak obserwuję bardzo uważnie, dużo trenowali. Ekipa, która chyba z tej ekipy, tutaj z tych załóg trenowała, na pewno jedna z najwięcej godzin spędzi na wodzie z tej całej grupy. To jest raz. Alex startuje regularnie. Również w regatach Omegi na Akademickim Mistrzostwie Polski zrobił wicemistrzostwo na wysokiej poziomie, więc na pewno będą się liczyć, będą mocni. Pytanie, czy są gotowi na sukces? To jest dobre pytanie tylko. No ja myślę, że to jest takie trochę podobne pytanie do teamów kobiecych, to znaczy do tego, czy oni tą swoją formę ustabilizują. Ona powiedziała, jakby co, Aleks, no nie, no ona. Nie, ale jak gdyby, Aleks, nie porównujecie do teamów kobiecych, tylko stwierdzam, że troszkę o to samo będzie chodziło. No, jeśli Rockstarsi będą pływać równo i wysoko na swoim poziomie, to się skończy też dobrym miejscem na końcu, a jak będą za bardzo szaleć i ryzykować, to może być różnie. No i ostatnia ekipa stawiana jako numer jeden do awansu, to jest Jachtklub Lublin Lubelskie. Ekipa, która w kwalifikacjach wygrała 12 z 15 wyścigów. Pozostałych trzech zajęła drugie miejsce, chyba. No i chyba tak. Tak było. Tak. Więc wydaje mi się, że tam żadnej trójki nie było na tych wynikach. Tu znowu mamy piękną myślankę, mamy super doświadczenie wszystkie na wielu jednostkach, i małych, i dużych. Tymon Sadowski, Kuba Padzik, Jacek Zalewski, Michał Szewczuk. Oraz, no właśnie, bo to zostawiam na koniec. Na koniec kobiety? No, na koniec, bo to wisienka na torcie. No chyba, że tak. Kto? Magdalena Kwaśna. Kto to jest Magdalena Kwaśna? No Magdalena Kwaśna to jest oczywiście olimpijka z zeszłego roku z Rio. Z lasera, tak jest. Skład absolutnie bombowy, z papierami na ekstraklasę. I jeśli utrzymają tę formę, którą mieli w kwalifikacjach, to pewnie będzie ciężko ich pokonać. Ale zobaczymy, czy sobie poradzą z tą presją, z tym sukcesem, który mieli. Raczej nie powinni być z awansem. Pytanie, czy zdominują tę ligę. Też jestem ciekawa i będę z uwagą oglądać jutrzejsze wyścigi właśnie pod tym kątem, bo tak jak powiedziałeś, no jest to pytanie tutaj na horyzoncie, czy zdominują, czy będą żeglować po prostu dobrze. Na pewno żeglują dobrze, zobaczymy, czy efektywnie. Słuchajcie, to takie krótkie przedstawienie tego, co zespołów, które będziemy oglądać. Powiedzmy krótko, co się będzie działo przez dwa dni. No właśnie, co się będzie działo, to może ty opowiesz. Okej. Okay. Słuchajcie, będziemy dla was robić takie studia i w sobotę i w niedzielę po zakończeniu regat mamy wywiady z zawodnikami, więc będziemy je przeplatać w ciągu transmisji, które będziemy dla was robić. Transmisję mamy w czterech blokach, sobota rano, sobota po południu, niedziela rano, niedziela po południu. Rano to jest 10.30, jutro zaczynamy, 10.15 naprawdę, bo wyścig 10.30, więc zaczniemy od 10.15. transmisji i poglądamy to około 2 godzin, potem przerwa i od 15 do 18 mniej więcej będziemy ten dzień jutro z wami pokazywać i wam go z wami kończyć. I w niedzielę od 10 do około 12 będzie krótka przerwa i od wpół do drugiej do końca dnia będziemy jechać już z finałami. Takie mamy 4 bloki, na które was serdecznie zapraszamy. One będą oczywiście tutaj na YouTubie, więc jak ktoś nie ma naszego kanału zasubskrybowanego, bardzo ładnie, tak. Tak, udało mi się, to prosimy tam nacisnąć guzik. Zasubskrybować, tak, nieźle powiedziałam, zasubskrybować. No, nieźle, prosimy sobie to tam zapisać się, żeby dostawać powiadomienia. Ja jutro będę umiała powiedzieć. Słuchajcie, dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Jak się, Ania, czujesz w roli eksperta i debiucie? No tak,
wiesz, na razie nie miałam szansy się wykazać, także zobaczymy, co przyniesie jutro. Ania bardzo skromna. Jutro będzie żywiołowo, ja wam obiecuję. Widzimy się 10:15. Pa! Pa!